Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry, w Widzewie 23 października albo 23 października. Witają w tym składzie po raz pierwszy debiutujący, uzdolniony wszechstronnie, znakomicie wykształcony Paweł Kwiatkowski, ja Michał Nibarski. Cześć Paweł. Cześć Michał, witam Ciebie, witam słuchaczy. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś do nas, do naszego najlepszego na świecie zespołu radiowego. Powiedz, jak się czujesz, jak wygląda Łódź, bo jesteś w Łodzi chyba, tak, w dobie koronawirusa. Tak, tak. No przede wszystkim bardzo, bardzo mi miło, że mogę wystąpić. Mam taką przyjemność występowania właśnie, tak jak powiedziałeś, w najlepszym radiu. Po raz drugi, tym razem już na żywo, ponieważ tydzień temu brałem udział w rozmowie z Maćkiem Cholewińskim i Piotrem Rodziewiczem, których pozdrawiamy, chyba mogę tak za nas... Tak, czyli Czerwona Łódź Podwodna. Dokładnie, w audycji Czerwona Łódź Podwodna. Mam nadzieję, że to było zarejestrowane i gdzieś jest do odsłuchu. No oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest na YouTubie, na Spotify'u, na SoundCloudzie. Jak ktoś chce, to może sobie posłuchać. Wszystkie nasze audycje są do odsłuchania. Tak, dosyć szybko po premierze. Sporo tam było bzdur, ale może coś tam akurat trafi się ciekawego. To jak w życiu i w radiu. Tak. Także jestem gotowy, umalowany, upudrowany, gotowy do rozmowy w tym momencie. Ale odpowiadając na pytanie... No jak Łódź wygląda w czasie koronawirusa? Wygląda bardziej szaro niż zwykle. Niestety. Czy Akademia Sztuk Pięknych pracuje normalnie, czy w trybie zdalnym? No niestety dużo zajęć już przeszło w tryb zdalny. Zajęcia teoretyczne, lektoraty i zajęcia z WF-u są już w pełni przeniesione w tryb zdalny. Natomiast na szczęście jeszcze zajęcia praktyczne odbywają się w trybie właśnie stacjonarnym. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc zobaczymy. Natomiast taka ogólna refleksja jest, no, że w ogóle rzeczywistość jakoś tak poszarzała przez ten cały COVID. Cała aktywność gdzieś tam przeszła do trybu pełzającego. No i futbol, tak? Bo to bardzo mocno dodaje kolorytu rzeczywistości, a futbol też jest w tym momencie w trybie takim nieco wyciszonym. Także nasz futbol, zwłaszcza nasz widzewski futbol. No niestety tam coś dzieje się jak wszędzie niedobrego w Widzewie, natomiast u nas piłkarze nie trenują od środy, czekają na testy, które chyba będą miały miejsce raczej na pewno jutro. Nie wiem na ile się czeka na te testy, bo też nikt nie potrafił mi dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, bo różnie z tym bywa. Więc jesteśmy w zawieszeniu. No, współczuję i piłkarzom, i trenerom tego, co się zadziało, bo trochę zaczyna to przypominać sytuację z ubiegłego roku, z wiosny. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to zapraszamy dzisiaj od godziny 20 do Radia Widzew, bo będzie kolejny magazyn Pilne, czyli taki, który reaguje na bieżąco na wydarzenia dziejące się w Widzewie. Koronawirus w Widzewie zapraszają Marcin Guzewicz i Maciek Winczewski i oni o tym porozmawiają. Pewnie porozmawiają też z kimś z klubu i przybliżą, jak to dokładnie u nas wygląda. Natomiast no, sytuacja jest nieciekawa. Gdzie indziej jeszcze grają, chyba w Polsce też te niektóre kluby grają, natomiast coraz mniej tego. No tak, tak. Jest jakaś taka zupełnie chaotyczna sytuacja, bo jak się obserwuje tabelę w różnych ligach, to jest zespół, który ma rozegrane 4 mecze, a zaraz obok niego jest zespół, który rozegrał 8 meczów, prawda? Więc kompletny chaos. Natomiast i tak wydaje mi się, że to jest chyba jednak lepsza sytuacja niż to, co mieliśmy wiosną, czyli w ogóle zablokowanie rozgrywek na dłuższy czas. No, jakoś gdzieś tam się chyba te struktury piłkarskie dostosowują do tej rzeczywistości.
A powiedz mi, Michał, bo ty masz jak, prawdopodobnie już więcej informacji niż ja, bo co dzieje się u nas w Widzewie, bo wiem, że dwóch zawodników jest prawdopodobnie trafiło do wąskiego gardła polskiej służby zdrowia w tym momencie. No i mamy problem, tak, krótko mówiąc. No z tego co, no mówiłem to co wiem, że nie trenujemy od środy w ogóle. We wtorek zawodnicy musieli zejść z treningu, bo pani prezes tak zadecydowała, że trzeba i zawiadomiła od razu sanepid. Troszeczkę chyba z tego co wiem poza takimi procedurami, dlatego że najpierw kluby powinny poinformować Polski Związek Piłki Nożnej i PZPN dopiero robi, podejmuje dalsze kroki. I wyglądało to mniej więcej tak w klubach, gdzie prezesi informowali PZPN, że tych zawodników, którzy byli chorzy, po prostu się izolowało i nie trenowali. Zresztą Marcin Robak nie trenował od ubiegłego tygodnia. Mówiono, że to przeziębienie, no widocznie nie chciano mówić, że jest COVID. Przyczyny tego były. Też nie wiem dlaczego, bo w innych klubach informuje się o tym, ale nie wiem, nie chcę, to nie jest krytyka, po prostu uznano widocznie, że tak będzie lepiej. Natomiast no, u nas prezes Pajączek zawiadomił od razu sanepid, na sanepid od razu wszystko pozamykał i sytuacja wygląda tak, że piłkarze, trenerzy siedzą w domach i są chyba na takim rodzaju kwarantanny, chociaż nie mieli jeszcze testów na obecność koronawirusa, więc sytuacja jest no, taka troszeczkę, ja wiem, no, jak w czeskim filmie, nikt nie wie kiedy wrócą do treningów. Z tego co wiem, to no trenerzy są troszeczkę załamani tą sytuacją, bo coś tam zaczynało podobno już, mówiąc kolokwialnie, trybić, czyli ten zespół coraz lepiej wyglądał, natomiast no, brak treningu, brak jakiejś takiej aktywności no, na pewno nie wpływa korzystnie. Zobaczymy, no, zobaczymy, czy zagramy z Legią. Nie jak dzisiaj byśmy sobie rozmawiali o meczu z Bełchatowem, natomiast mecz z Bełchatowem odwołany. Teraz pytanie jest, czy zdążymy zagrać z Legią Warszawa, chociaż też będzie to, pewnie się zgodzisz, mecz przedziwny, no bo bez publiczności. No, to... No nie uciekniemy od tego tematu COVID-u, bo to jest właściwie, to w tym momencie już zdominowało całą rzeczywistość. No i tak taka jak powiedziałem... ustawa przeszła, słyszałem, wiesz, dzisiaj rano w radiu, że ustawa, gdzie trzeba będzie nosić maseczki, już będzie to obowiązkowe, zgodne z prawem. Pójdziesz do sklepu, nie będziesz miał maseczki, to będziesz mógł zostać wyproszony, nie zostaniesz obsłużony. Chciałem się zapytać, ty w której jesteś grupie, czy w ogóle nie opowiadasz się po żadnej z grup ze stron, dlatego że wiesz, no, są ci covidowcy, zwolennicy, że jest ten covid straszny i tak dalej, są sceptyczni, są ludzie, którzy w ogóle to negują. No ja jestem sceptyczny, ja jestem pomiędzy, to znaczy nie neguję, na pewno ten wirus jest, natomiast zastanawiam się, czy nie jest to jakaś taka ogólnoświatowa panika wywoływana, natomiast z drugiej strony też nie wiem, po co ona miałaby być robiona. No właśnie, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś teraz. Wiesz, problemem u nas w ogóle w debacie publicznej jest to, że jest takie uskrajnianie opinii. Czyli jeśli ktoś wykaże jakiekolwiek wątpliwości, tak, co do procedur, co do środków, jakie się kładzie na to, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu pandemii, to natychmiast jest zrzucony do takiego woreczka właśnie płaskoziemców, tak, czy jakichś ludzi, którzy negują fakty naukowe. No ale to w dwie strony działa zupełnie, takie uskrajnianie. No, ja też mam wątpliwości, zastanawiam się nad tym, bo problem jest taki, że bardzo dużo dociera do nas sprzecznych informacji, tak? No właściwie te zarządzenia są nawet sprzeczne, nawet z tym noszeniem maseczek, kiedy trzeba nosić, kiedy nie trzeba. Tak. No i właśnie to jest, jeśli ta maseczka, no bo teraz tak, czy maseczka pomaga, czy nie. Jeśli pomaga nawet w tych 5 czy 10%, to uważam, że warto ją nosić. Noszę maseczkę, ale na wolnym, na świeżym powietrzu, no to uważam, że to jest już dość absurdalny wymóg. Więc rzeczywiście, ale z kolei jak do samochodu wsiądziesz i jadą dwie osoby w samochodzie, obce, nie jest to rodzina, tak, to mogą jechać bez maseczek. Natomiast jak wysiądą z tego samochodu, to muszą założyć maseczki, tak? Wysiadasz z samochodu, wkładasz maseczkę, a jak wchodzisz znowu z tą osobą nieznaną, nie z rodziny, tak, do parku, to możesz zdjąć te maseczki, bo w parku można. A w parku więc można bez maseczek? To ja nawet nie wiedziałem. Tak. W parku, park jest takim miejscem, gdzie nie ma koronawirusa, tak? Więc w związku z czym możesz chodzić w maseczce, ale jak wyjdziesz już z parku na parking, gdzie zaparkowałeś, to musisz maseczkę włożyć.
Ale jak wsiądziesz do samochodu, to możesz ją znowu zdjąć. Mimo tego, że siedzisz obok innej osoby, która jest też bez maseczki, bo w samochodzie nie ma koronawirusa. No, oczywiście mnóstwo absurdów. Wydaje mi się, że tak, no bo zapytałeś, jaki mój stosunek jest do tego. Chyba trochę te środki są nadmierne zastosowane przeciwko COVID-owi. No bo trzeba przyglądać się statystykom, tak? No tam jest 1% śmiertelności. No to też, gdyby taką uwagę skierować na inne choroby typu grypa, no to nagle by też się okazało, że to jest jakaś straszna choroba, tak? Tam przecież też... Tak, bo nas zasypują media tymi statystykami, to rzeczywiście brzmi tak apokaliptycznie, można byłoby powiedzieć. Natomiast też inni zwracają uwagę. Wczoraj podesłał mi kolega, zresztą chyba mogę powiedzieć, Leszek Bogdanowicz, czyli przewodniczący naszej Rady Nadzorczej, z radia bodajże Łódź, profesor chyba Kula się nazywa, nieważne, który mówił, że no jest to przede wszystkim koronawirus wywołany przez media, nakręcany przez media, że więcej ludzi choruje na grypę, zaraża się na grypę. Poza tym, no wiesz, są takie dyskusje i myślę, to do mnie akurat trafia, że teraz się nie wykrywa na przykład nowotworów, dlatego że ludzie prostu, ten koronawirus jest jakby królem absolutnie wszystkich chorób, ma pierwszeństwo, w związku z tym się nie diagnozuje ludzi z rakiem, z poważniejszymi chorobami, więc no dziwnie to wygląda. No oczywiście, bo kwestia jest taka, że pewnych rzeczy się w ogóle nie porusza, tak? A tutaj no właśnie tego, że na przykład nie ma wykrywalności raka w tym momencie, bo ludzie jest bardzo utrudniony dostęp do służby zdrowia. W Polsce umiera dziennie około 1200 osób. No i to jest w większości, to są choroby, w zdecydowanej większości, choroby układu krążenia i choroby i nowotworowe. No w tym kontekście, jak się spojrzy na tą statystykę umieralności na COVID, no to jednak jest spora dysproporcja. Ciągle jeszcze, tak? Więc rzeczywiście no, tu jest problem tego akcentowania pewnych zagrożeń, ale to jest jeszcze istotne, bo ty mówisz o mediach, że media tworzą pewną histerię, ale mi się wydaje, że ludzie sami tą histerię też tworzą. Że media oczywiście podchwytują pewne motywy, no ale ludzie już są, żyjemy w takich czasach, że ludzie potrzebują bezpieczeństwa, takiego zabezpieczenia, są w stanie oddać wszystkie swoje wolności kosztem tego, żeby czuć się bezpiecznymi. No i obawiam się, że to jest jakby społecznie bardzo mocno też, wynika to ze społecznych uwarunkowań. Nawiązując tak do bezpieczeństwa, to też myślisz, że ten sezon Widzewa, wracając do głównego tematu, będzie bezpieczny taki w sensie już odchodząc od koronawirusa, w sensie jak twoim zdaniem, gdzie ty pozycjonujesz Widzew, gdzie widzisz Widzew w tym sezonie, które oglądałeś? Tak, a to jest właśnie, no bo tak patrzymy, to rzeczywiście na te, wszystko jest w tym koronawirusie, tak? Patrzymy tak krótkofalowo, tak? Co się dzieje w tym momencie. Natomiast już wypadałoby wyjść troszeczkę do przodu i spojrzeć dalej w przyszłość, jak futbol, jak Widzew będzie sobie radził, jak już ten kurz opadnie koronawirusowy. No i to też jest pytanie, czy te ograniczenia, które są wprowadził koronawirus, jak wpłyną na ostateczny kształt tabeli, bo te przerwy, które się pojawiają, mogą komuś sprzyjać, a komuś nie, prawda? A czy ty dostrzegasz, tak jak no bo trener Dobi i część kibiców dostrzega jakiś postęp, nie wiem, czy oglądałeś mecz ostatni w Łęcznej, i jak ty to widzisz, czy Widzew idzie w dobrym kierunku, czy widzisz rzeczywiście jakiś progres, czy nie, czy to jest raczej stagnacja? Bo ja przyznam się szczerze, to tak... Może ja jestem wychowany na innych piłkarzach, znaczy na pewno, natomiast no tak sceptycznie podchodzę do tego optymizmu. No wiesz, mówiłem o tym w ostatniej audycji, że tutaj w Widzewie następuje takie zderzenie dwóch rzeczy. Jedna to jest ogromna aspiracja, to jest wielka historia, z której właśnie wynikają te aspiracje, te ambicje klubu. Natomiast i ta rzeczywistość, to z drugiej strony jest właśnie ta rzeczywistość, która troszeczkę zgrzyta, nie wygląda to najlepiej w Widzewie. To jest zespół, który nawet, jeżeli ktoś nie jest fanem, wiele takich opinii słyszałem, to ludzie nie wyobrażają sobie Ekstraklasy bez takiego klubu jak Widzew Łódź. Tak? I to są ludzie, którzy naprawdę są odlegli, mówiąc delikatnie, od Widzewa.
Więc no, ale faktycznie no, ta gra nie wygląda dobrze. To mam trochę takie wrażenie, że te problemy, które Widzew miał w poprzednim sezonie, one jakby automatycznie przeszły na ten nowy sezon. Że te problemy nie zostały rozwiązane. No, teraz pytanie jest fundamentalne. Gdzie jest ten problem właśnie? Co jest w Widzewie nie tak? Zespół, który ma taką przewagę finansową nad większością klubów pierwszej ligi, no nie odzwierciedla tego w grze. Coś w tych mechanizmach nie działa i to jest pytanie bardziej do ciebie, bo ty prawdopodobnie wiesz nieco więcej, jesteś trochę bliżej zespołu. Ja obserwuję Widzew trochę z takiego, wiesz, z dystansu, z ostatniego gdzieś tam rzędu. Ty jesteś gdzieś bliżej pierwszego rzędu. Nie no, ja nie jestem przepraszam, już koronawirus mi atakuje chyba. Bo teraz wszystko się kojarzy. Tak. To już musisz zrobić testy. Z COVID-em. Tak, natomiast tak. No, ja nie jestem bliżej rzeczywiście od kilkudziesięciu lat kibicuję Widzewowi. Natomiast wydaje mi się, że podstawowy problem leży w zarządzaniu klubem, w tym jakie osoby po prostu sprawują różne funkcje kierownicze. Jest to pewna taka, no mam wrażenie, że po omacku cały czas się poruszamy. Nie ma według mnie wizji, ani wizji budowy zespołu, ani wizji budowy klubu. To raczej nie mówi odkrywczych rzeczy. No i w związku z tym wygląda to tak, jak wygląda. Nie ma ludzi jakby bardziej związanych ze środowiskiem piłkarskim, które jest hermetyczne, które jest specyficzne. Trzeba umieć się w tym środowisku poruszać. No i moim zdaniem to jest główny problem. Nie zbudowaliśmy właściwie żadnych struktur od początków reaktywacji. Czy może no ja tak bardziej liczyłem na to, że kiedy powstanie nowy stadion i tutaj się przeprowadzimy, to ten klub zacznie już tak profesjonalnie funkcjonować. Mm-hmm. Jak każdy kibic mam ciągle nadzieję, może jestem naiwny, że to kiedyś ruszy, natomiast jest tak, że jednak przesypiamy ten czas takiego boomu na Widzew i nie wiem na co czekamy. No, mam takie podejrzenie, że niektórym osobom, to znaczy nawet taką graniczące z pewnością, że niektórym osobom to po prostu pasuje, które są gdzieś w klubie, bo one sobie pewnie zdają sprawę, że w przypadku, nie wiem, czy przyjścia inwestora, czy gdyby przyszedł jakiś prezes, który zajmie się budowaniem struktury, etc. i rozliczaniem, no to te osoby nie miałyby racji bytu w klubie. No, skoro dla Widzewa problemem jest obrandowanie stadionu i dla tych ludzi, no to nie wiem, czy co one robią tak naprawdę. No, zwalanie wszystkiego albo... Łódź to jest, no mieszkasz ileś lat w Łodzi, pracujesz, jak z tego co wiem, no to Łódź jest specyficznym miastem przez to, że jest to miasto derbowe i właściwie można wszystko zwalić na rywala, na drugą stronę, że tam więcej, nie wiem, w urzędzie miasta to kibiców drugiego klubu pracuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do mnie to nie przemawia. Na pewno być może są tam w przewadze kibice UKS-u, ale nie sądzę, że nie można prostej rzeczy załatwić, typu, nie wiem, nieświecący się, niepodświetlony herb na stadionie. No. Tak. No wiesz, to jest, rzeczywiście jest sporo takich argumentów, które brzmią jak wymówka. Jednym z takich absurdalnych, których ja z kolei do mnie nie docierają, jest argument, że piłkarzom się uginają nogi, tak? Piłkarzom Widzewa od dopingu i po prostu zbyt się stresują i słabiej grają. No nie, no to jest, ja jednak nie twierdzę, że ten doping jest, nic do tego dopingu nie mam, on jest świetny, tak? Natomiast twierdzenie, że on przeszkadza piłkarzom, no to jest, to tylko na nich nie korzysta. Piłkarze powinni zmienić zawód, jeżeli albo nie przychodzić do Widzewa, no ale to trochę się wiąże z tym, co mówiłem, że jednak powinniśmy dobierać tych piłkarzy też charakterologicznie. Co jakiś czas przewijają się takie wypowiedzi, powiedzmy z kierownictwa Widzewa, że tak, że będziemy charakterologicznie dobierać, po czym mam wrażenie, że przypadkowość rządzi. Ja chciałbym się ciebie zapytać jeszcze o zdanie w kwestii naszej czarnej perły, czyli Fundambu. Jak ty uważasz, czy z niego coś będzie, bo teraz troszeczkę przybladł, czy nie? Czy to nie jest więcej PR-u niż umiejętności? Myślę, że będzie. No to jest zawodnik, który ma dribbling, ma dużą szybkość, przebojowość, tak, bo nie boi się... ma ciąg na bramkę, tak mówiąc kolokwialnie. Więc myślę, że coś z niego będzie. Problemem jest u nas środek pola bardziej. To jest tutaj, jeśli się ma jakiegoś super piłkarza, to najlepiej, gdyby to był piłkarz występujący właśnie na pozycji rozgrywającego. I tutaj, no i tu jest pewien kłopot. Ale w ogóle myślę, że Widzew ma
nie wiem, być może się mylę, tak jak mówię, gdzieś tam z dużego dystansu obserwuję zespół, ale jak patrzę, to ten widzę zbudowany jeszcze przez Kaczmarka, to był zespół takich trochę piłkarzy gotowców, którzy mieli dać awans. Natomiast powinno się zbudować zespół od podstaw, czyli gdzieś zainwestować może w jakąś szkółkę, nie wiem, młodzież trenować. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest Lech Poznań. Tam to dobrze funkcjonuje. Piłkarze, zespół jest zbudowany z własnych zawodników i ten kierunek wydaje mi się właściwy. W tym kierunku trzeba wyjść. No u nas coś się niby tworzy, natomiast też się tworzy to na zasadzie bardziej teorii w tej chwili, bo my nie mamy nawet terenów pod akademię. Nie wiem, teraz jest znowu ciszej. No to jest wiele problemów związanych z jakby budową tego klubu. No ale pewnie jesteśmy zgodni co do tego, że powinno to znacznie lepiej wyglądać niż wygląda. Zobaczymy. Myślisz, że mecz z Legią się odbędzie, czy się nie odbędzie? Jakbyś miał tak użyć sposób. Wiesz, wydaje mi się, bo to ta przerwa ten w meczach Widzewa, czytałem dzisiaj artykuł, trwa 7 dni, tak? Czyli jakby do 29, zdaje się, października, a mecz Legio jest w weekend, tak? Przypomnij mi, bo... Piątek, 30, za tydzień. 30, czyli jakby ta przerwa już nie obejmuje piątku. Wydaje mi się, że ten mecz się odbędzie. Teoretycznie powinien się odbyć, tylko wiesz, jak to jest. Jest tak, że testy zadecydują, co tam w tych testach wyjdzie u nas. Testy, tak. Tylko może, to też tak może być, że jedni zawodnicy już wyzdrowieją, ale następnie się pojawią z koronawirusem, bo to już teraz idzie naprawdę, wiesz, w postępie kwadratowym. Więc rzeczywiście trudno to przewidzieć, no, jak to będzie wyglądało. No tak, zobaczymy, zobaczymy. A powiedz mi, a jak to wygląda na Akademii Sztuk Pięknych? Czy po prostu powiedz, czym ty się zajmujesz, bo tutaj widzę, że jeden słuchacz się dopytuje. Można gdzieś twoje prace oglądać od czasu do czasu, można w internecie. Można taka autopromocja, a potem przejdziemy do kalendarza. Tak, no pracuję na Akademii Sztuk Pięknych, uczę grafiki artystycznej, też zajmuję się grafiką artystyczną, malarstwem. No moje prace łatwo jest znaleźć, wpisując moje imię i nazwisko w Google'ach, także zapraszam do... I na Instagramie jesteś dosyć. Instagram, tak, Facebook. A Twittera nie masz, tak? Nie, Twittera nie mam, operuję obrazem, więc jestem na takich, na serwisach społecznościowych poświęconych skupionych właśnie na prezentowaniu graficznym, więc tak, można znaleźć mnie tam. O, już cię słuchacz znalazł, że w Tykocinie się urodziłeś, widzisz. Tak. No temu jest poświęcona też poprzednia audycja. Właśnie chciałem trochę pominąć wątek taki, nie mówić o sobie w tej audycji dzisiaj, bo poprzednia była po prostu cała poświęcona mojej osobie, ale... No, jeśli są słuchacze ciekawi, to można... Odsyłamy do Czerwonej Łodzi. Tak. Natomiast też istnieje taki pogląd, taki przesąd, nie wiem, czy jakaś taka optyka, że artyści, no, czy ludzie gdzieś tam powiedzmy, nazwijmy to, że artyści, tak, nie chodzą na mecze. I to jest kompletnym fałszem, bo znam przynajmniej kilku, którzy chodzą, a w ogóle osoby, które spotykam na meczach, to są osoby, które są w ogóle niekojarzone z futbolem. Także jest wiele mitów. Piłka nożna, bycie fanem, tak, chodzenie na mecze obrosło wieloma mitami, że tam jakaś bandyterka chodzi, że tam się odbywają jakieś brutalne walki, no to jest kompletnie, to jest mitologia stworzona przez osoby, które nigdy nie były na meczach. Więc tak. A no, ale otrzymuję taką informację, zobaczymy od jednego z popularniejszych kibiców Widzewa, nie wiem, czy chce, żeby wiedzieć, to powiem, że na literkę Z jego ksywka, że mecz z Legią podobno się odbędzie, no więc jeżeli nie odbędzie się, to nie będzie wiatr w te żagle wiał, tak to powiedzmy. Dobrze by było, gdyby się odbył, bo rzeczywiście taka przerwa, no to też niedobrze działa na zespół. Lepsza jest ta jednak regularność w odbywaniu, w graniu, tak? No, ale to widzisz, no.
tak jak patrzę na te tabele, no to no, tu jeden zespół 8, drugi zespół 5 meczów ma rozegranych. Ja nie wiem, w siatkówce mój kolega obserwuje siatkówkę i tam jest odbyły się jakieś dwa mecze pod rząd zespołu, który od razu rozegrał mecz rewanżowy z drugim, żeby już mieć w głowie wiosenną, wiesz. Wiosenną rundę, nie? W tym się tak raczej nie da mecz po meczu rozegrać dzień po dniu, bo bardziej chyba jest to męczące. Chociaż jak się obserwuje naszych piłkarzy, to nie widzę, żeby byli zmęczeni. Wiem, złośliwość, no ale oglądałem mecz, no te wszystkie mecze oglądam, to tak połowa zespołu spaceruje, więc taki jest to dobry spacerek, ale to dla zdrowia, więc ja rozumiem piłkarzy, bo lekarze zalecają spacery, więc nasi piłkarze stosują się ściśle do zaleceń lekarskich, że spacer dla zdrowia i rzeczywiście jak w Łęcznej oglądałem mecz, to taki spacerek. Nie stosują się w innych ligach, bo tam biegają, co pewnie jest bardziej niezdrowe, ale o tym nie wiedzą. Widocznie nasi piłkarze wiedzą lepiej, że spacery to zdrowie, ruch, także dobrze, no, że dbają o zdrowie. Może nie będzie tego koronawirusa, o którym zaczęliśmy. A mamy jeszcze taki stały punkt programu w Dzień Dobry Widzewie, czyli kalendarium, gdzie mówimy o urodzinach piłkarzy związanych z Widzewem, o różnych wydarzeniach, ale ja zawsze sobie pozwalam nie tylko i zacznę od nie tylko, czyli od takich postaci, które dzisiaj się urodziły i na przykład w 1927 roku pewnie znany ci polski filozof Leszek Kołakowski się urodził. Tak. A czy znany jest ci? No, sądzę, że na pewno. Wiesz, dzisiaj są urodziny malarza i grafika Andrzeja Strumiły. Tak, oczywiście. W 1928 roku i przechodząc trochę do tematów już piłkarskich, to nawet nie wiedziałem, że tego samego dnia się urodzili, czyli 23 października. Ale jeden się urodził w 1940 roku i to najsłynniejszy albo jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata, czyli Pele. A 7 lat później, w 1947 roku, urodził się Kazimierz Dejna, czyli legenda polskiej piłki, głównie Legii Warszawa. U mnie na warszawskim Ursynowie, na Natolinie, od paru tygodni jest ogromny taki mural z Kazimierzem Dejną. Co ty sądzisz na temat murali właśnie, jako człowiek no, zawodowo się parający tym? Kurczę, świetne pytanie mi zadałeś, bo właśnie to chciałem poruszyć w naszej rozmowie. Na temat murali mam raczej sceptyczny stosunek do murali, bo wydają mi się takim łataniem trochę niedoróbek architektonicznych. Jak gdzieś jakaś ściana się osuwa, sypie się, tak, tynk, no to się... Albo nie ma okien, prawda? Bo ktoś wyburzył oficynę gdzieś w przeszłości, no to się tak... właśnie trochę markuje tą brzydotę tymi muralami. Zresztą one się bardzo szybko rozsypują, te murale, bo są robione na lichym podkładzie. Wszystko jakby wszystko z tego wynika, właśnie z takiej słabej podbudowie technicznej, tak, tych malowideł. Nie są to malowidła ścienne, bo malowidła ścienne to jest trochę co innego. Malowidło ścienne jest robione, wykonywanie na ścianie, które jest specjalnie do tego celu zrobiona, wykonana, tak? Czyli architektura, budujemy, jest zrobiony budynek, jedna ściana jest poświęcona na mural, znaczy na malowidło ścienne. To są inne zupełnie rzeczy. Więc trwałość się w sztuce liczy. No. Jeśli coś jest trwałe, nawet jeśli nie ma ciekawych proporcji, nie ma ciekawie dobranych kolorów, to już gdzieś tam przebija się, tak? No. Cenimy to, co jest, to, co przetrwało sprzed kilkuset lat na przykład. Tak? Każda architektura, jakąkolwiek nie obserwujemy, czy barok, czy renesans, chociaż to są zupełnie dwa inne style, przeczące trochę sobie, a również gotyk jest takim stylem zupełnie innym, ale wszystkie one cenimy, bo są zbudowane z dobrych materiałów, są trwałe. Murale nie są trwałe, dlatego prawdopodobnie nikt ich nie będzie mógł doceniać za kilkaset lat, bo ich już nie będzie, ich nie będzie za kilkadziesiąt lat. No tak, no, to jest ciekawe niewątpliwie i pewnie jeszcze sobie porozmawiam w różnych innych audycjach, ale Pawle, powoli zbliżamy się do końca i na koniec musimy powiedzieć o najważniejszych, czyli dzisiaj urodziny obchodzi Marcin Folc, 39. napastnik, który grał u nas jeden sezon, 6 meczów chyba tylko rozegrał. No i przede wszystkim 45. urodziny Andrzeja Woźniaka, znanego ci pewnie, znanej postaci. Oj, oczywiście. Wszystkiego najlepszego. I tym akcentem urodzinowym będziemy się żegnać. Zapraszamy na trybunę prasową. Dziękuję ci bardzo, Paweł, za debiut. Pierwszego ja również dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Cześć.
Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.